Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Nawet w tej ciemnej godzinie światła nadziei dla tych, którzy ufali Bogu, prorocy Ageusz i Zachariasz zostali powołani do rozwiania tej trudnej sprawy. W poruszających świadectwach ci wyznaczeni posłańcy objawiali ludowi przyczynę problemu. Twierdzili, iż brak materialnego powodzenia był skutkiem zaniedbania sprawy pańskiej. Gdyby Izraelici uczcili Boga oraz gdyby okazali Mu należny szacunek i uległość, stawiając na pierwszym miejscu odbudowę Jego domu, wówczas mogliby liczyć na Jego obecność i błogosławieństwo. Druga świątynia miała być uświęcona przez obłok wspaniałości Boga, lecz przez osobistą obecność Tego, w którym mieszka pełnia bóstwa cieleśnie, lecz Sam, który Sam jest Bogiem objawionym w ciele. Najlepszy dar niebios rzeczywiście przyszedł do swojej świątyni, kiedy to człowiek z Nazaretu uczył i uzdrawiał w świątynnych przedsionkach. To właśnie dzięki obecności Chrystusa druga świątynia była wspanialsza od pierwszej. Pierwsze pytanie. Omów w klasie o odpowiedzi na pytania z poniedziałkowej części lekcji dotyczącej obecności Jezusa na ziemi. Pomyślcie, co wynika nie tylko z Jego obecności, ale przede wszystkim z ofiary złożonej przez Jego za grzechy ludzkości. Zastanówcie się, jak to, czego Chrystus dokonał dla nas, świadczy o naszej osobistej wartości. Porównajcie to z wizją człowieczeństwa wynikającą z ewolucjonizmu, poglądu dominującego w wielu częściach świata. Drugie pytanie. Izajasz mówi o pysznym królu Babilonu, który u szczytu swojej potęgi był postrachem ziemi. Porównaj ten obraz z wizją interwencji Boga, interwencji opisanej w drugim rozdziale Księgi Ageusza. Trzecie pytanie. Starożytni Izraelici często byli nieposłuszni Bożym przesłaniem przekazywanym przez proroka. Przygotuj się, by podzielić się przemyśleniami na ten temat. Jak dzisiaj wierzący opierają się na przesłaniu Pana kierowanym do Jego ludu. Czwarty. Biblia wyraźnie naucza, że starożytny system ofiarniczy przestał obowiązywać, gdy Chrystus ofiarował siebie za grzechy ludzkości. Co 8-9 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o tym, czego dokonał i wciąż dokonuje dla nas Chrystus, a czego świątynia ziemska nie mogła nam zapewnić. Dziękuję.